Dzisiaj po północy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach otrzymał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w Bytyniu na ulicy Długiej. Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż 18-letni mieszkaniec gminy Szamotuły, który kierował samochodem marki Audi A8, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i czołowo uderzył w przydrożne drzewo. Niestety w wyniku obrażeń doznanych w trakcie tego wypadku na miejscu zmarła 20-letnia pasażerka. Zarówno kierujący, jak i pasażerowie w wieku od 16 do 17 lat zostali przetransportowani z poważnymi obrażeniami do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Mężczyzna nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Jak w każdym tego typu przypadku, pobrano mu również krew do badań. Na miejscu policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora, wykonali oględziny oraz pozostałą dokumentację procesową niezbędną dla dalszego postępowania. Funkcjonariusze ustalali przyczyny oraz okoliczności tego wypadku. W sprawie toczyć się będzie prokuratorskie śledztwo.